Cześć, Krzysztof z tej strony, Turbo Auta z USA. Moi drodzy, witajcie w nowym odcinku z Copart Chicago North. Wybaczcie mi, że ten odcinek zaczyna się tak dynamicznie, tak szybko. Dzisiaj po prostu wszystko jest w biegu tego Rubicona. Zrobiłem zdjęcia, podeślę do osób, które mają u nas wpłacony depozyt. Przypomnę się, jeżeli macie ochotę kupić z nami auto, jak najbardziej jest taka możliwość, wystarczy, abyście wpłacili depozyt, a my zajmiemy się resztą. No oczywiście trzeba również za niego zapłacić, no ale o tym pogadamy sobie już przed samą licytacją, przed aukcją. Na Coparcie jest dzisiaj busy, ponieważ dzisiaj jest dzień aukcyjny. Muszę powoli chodzić tutaj, tak aby mnie nie rozjechali. Tak więc jednocześnie sprzedaż, jednocześnie wydawanie. Jednocześnie tak naprawdę przyjeżdżają nowe zgnioty, które są jeszcze ciepłe. Rozglądam się, wybaczcie mi, zobaczcie jakie piękne pick-upy. Ameryka stoi na pick-upach. Przyznacie, piękny garbus, natomiast nie po to tutaj przyjechaliśmy. Tą kupiątkę również zamawiałem, jest to 23 rok. Końcówka naszej listy, słuchajcie. Zgadza się, jak najbardziej. Zaraz zobaczymy, gdzie on nam ją postawi, to nie będziemy zbyt długo szukać. Tak, pozycja numer 2, słuchajcie, 2023 rok, Audi Q5, czyli już nawet pierwsze auto do nas zjeżdżają. Aha, będzie w pierwszym rzędzie. Słuchajcie, nie marnuję czasu, ponieważ tak naprawdę zima, grudzień, dzień jest krótki. Chciałem jeszcze zrobić live'a, tak więc na szybkości przerzucę się na Facebooka. Zrobimy szybkiego live'a, a potem wrócimy do właściwych oględzin. No i oczywiście również obejrzymy kupiątkę. Trochę się śmiałem, ale zobaczcie, tak naprawdę ja tutaj to powinienem założyć jakieś gumiaki. Moi drodzy, przed wami Audi Q5, najnowszy model, 2023 rok produkcji. Samochód będzie licytowany, zdaje się, za 5 lub też 6 dni, tak więc bardzo fajnie, że udało mi się wcześniej przyjść. Zrobiłem przed chwilą zdjęcia. Prześlę do osób, które mają u nas wpłacony depozyt na kupiątki, na X3, być może komuś to wpadnie w oko. Mega plus, że stoi w Chicago, mogę obejrzeć. No i oczywiście transport jest tani, nie musimy jakichś dużych kwot płacić za jakieś takie drogie transporty. Szkoda całkowita z uwagi na to, że auto jest obite z obu stron. Prawdopodobnie samochód najpierw dostał tyłem, wybaczcie, że pod słońce, no i został przepchany na coś, co stało z przodu. Domyślam się, że najpierw do uderzenia właśnie doszło tutaj z tyłu, czyli zobaczcie, poszycie, prawdopodobnie również zawieszenie dostało, no i auto było w korku. I zobaczcie, bardzo interesująca sprawa, poza faktem, że ten samochód ma obity tutaj błotnik, tu zawieszenie, nie wiem, czy widzicie, coś również wjechało tutaj pod spód, tak więc ta siła uderzenia była naprawdę sroga. Wydech, widzę, został zerwany, wisi pod spodem. Różnego rodzaju pompy, wakium, wszystko, zobaczcie, zostało uszkodzone. No i te plastiki, powiem wam szczerze, potrafią kosztować sporo, przynajmniej do tych nowych samochodów, póki nie ma tego za dużo na rynku. Zobaczcie, auto było na wycenie, zostało rozebrane. Rzeczy tego typu, jak najbardziej są drogie, da się je użyć z powrotem. Tak jak widzicie, to jest tylko brud na tej kratce. Zderzak bezdyskusyjnie, grill jest uszkodzony. Natomiast te sensory tego typu, wiązka, będzie do przełożenia. Ciekawe, czy jest kamera jeszcze w grillu. Jest kamera w grillu. Super, tak więc tak jak widzicie, sporo rzeczy z tego zderzaka, z tak zwanych śmieci, jeszcze można uratować. Jest nawet prąd. Zamknie się? Chyba się zarygnowało elegancko. Widzę, że tutaj nawet leży lampa. No lampa niestety, zobaczcie, jest pęknięta. Widać, że również tutaj po tej stronie coś było. Zobaczcie, błotnik się cofnął z uwagi na to, że te drzwi są otwierane w tym miejscu. Okej, udało mi się tutaj delikatnie wejść, powoli otworzyłem te drzwi, tak więc możemy zajrzeć do środka. Zobaczcie, dwa klucze leżą w środku, tutaj widzę, leży jakiś prawdopodobnie od wydechu dokładka. Zobaczmy, czy ona odpali. Powinna odpalić, bo ma całe poduszki.
Jak najbardziej, zobaczcie, 7800 mil przebiegu. Tak więc, czy bałbym się naprawić taki samochód? Jak najbardziej nie, tylko cena musi być korzystna, no bo zobaczcie rozmiar szkód. Przód, tył, na szczęście środek mamy cały, mam na myśli poduszki. No i tak naprawdę ta strona również będzie musiała być lakierowana. Drzwi prawdopodobnie również będą cieniowane. Tak więc pracy jest sporo. No i pytanie jeszcze, jak wanna wygląda z tyłu, no bo to co my zobaczyliśmy, tam belka, wydech i tak dalej. Pytanie jeszcze, jak właśnie tam podłoga wygląda pod spodem. Tak więc pracy jest na pewno sporo. Wszystko to jest matematyka, powiem Wam tak. Jeżeli komuś się to opłaca, jak najbardziej będziemy próbować. Posłuchajcie, na koparcie doszło tutaj do podpalenia jednego samochodu. Prawdopodobnie było to auto elektryczne. No i zobaczcie, wszystkie samochody wokół również zostały no, nadpalone, podpalone. One oczywiście stały bliżej siebie, teraz to zostało wszystko rozstawione na boki. Przed Wami 2023 rok Chevrolet Corvette Stingray 3LT, czyli można powiedzieć sobie praktycznie najbogatsza, najlepsza wersja wyposażenia. Kokpit obszyty w skórę, head-up display, wszystkie bajery, wentylacja foteli, lepsze nagłośnienie audio. No wiele, wiele, wiele różności w tym samochodzie jest już w standardzie, gdy kupujecie właśnie 3LT. Co my tutaj mamy? Słuchajcie, limitowana edycja na 70-lecie produkcji. Już o tym mówiłem, prawdopodobnie po latach, po pewnym czasie te właśnie samochody po winie, które były wypuszczane w 2023 roku jako edycja limitowana, będą trochę więcej warte, będą bardziej poszukiwane przez fanów Corvette. Chodzi o takie delikatne wzmianki, jakieś znaczki, jakieś naklejki. Za chwilę Wam to wszystko pokażę. Samochód wygląda bardzo korzystnie, bardzo ładnie. Chciałbym, abyście kupowali właśnie takie samochody, nie za mocno rozbite. Chociaż abyście też może nie myśleli, że jest to cały samochód, on bardzo ładnie wygląda, ale on po prostu jest uszkodzony pod spodem. Opis szkody to jest undercarriage, czyli podwozie, nawiązanie do Stingraya, czyli do płaszczki, tak jak widzicie, ten kształt. Ładnie się to wszystko prezentuje. No i oczywiście jest to edycja Cabrio, czyli niestety nie widzimy silnika, za to można zdjąć ten dach. Ale zobaczcie, jaka bardzo ładna konfiguracja. Tutaj tak naprawdę nie ma skóry na kokpicie, tylko Alcantara. Być może jest szansa taka, że ta skóra po czasie nie będzie tak szybko odchodzić. Zobaczymy. Jasny środek, bardzo ładna konfiguracja. Zobaczcie, ciemny dół, mimo wszystko fotele jaśniutkie, z ciemnymi wstawkami. W karbonie, czyli prawdopodobnie są to również fotele opcjonalne. Czerwone pasy, to wszystko można było sobie wybrać, gdy kupowaliście auto nowe z fabryki Boss Audio. Natomiast co jest powodem szkody całkowitej? Dlaczego ten samochód się tutaj znalazł? Słuchajcie, sprzedawcą tego samochodu, tak jak widzicie, jest Cincinnato Insurance Ohio, czyli prawdopodobnie jakaś taka trochę może mniejsza kompania ubezpieczeniowa. Największe to oczywiście tam Progressive, State Farm, Geico i tak dalej. No tutaj mamy coś mniejszego, nie oznacza to nic złego, póki sprzedawcą jest ubezpieczenie, wszystko jest ok. No i słuchajcie, samochód musiał wypaść z drogi. Dolna dokładka, widzicie sami jak wygląda, tutaj widać, że co nieco również pękło. Zderzak widać, że również tutaj puścił na mocowaniach. Ciekawe jak ta lampa, ona stoi bardzo ładnie, ale zobaczcie tutaj. Ona troszeczkę weszła pod spód, tak więc być może te plastiki gdzieś tam pod spodem puściły. Zobaczcie, bardzo ważna kwestia. Zgadza się. Tak więc dlatego ten samochód właśnie poszedł na aukcję, ponieważ on jest uszkodzony pod spodem. Kolejna sprawa, zobaczcie, odstają różnego rodzaju tutaj plastiki z uwagi na to, że te uderzenie poszło pod spód. I zobaczcie, tutaj mamy cooler. Jak najbardziej, tutaj mamy chłodniczkę, mamy wentylator.
i to wszystko, zobaczcie, zostało wyrwane, pociągnięte do tyłu, uderzyło w koło, no i tam jest troszeczkę otarte, dopóki ten samochód się nie zatrzymał. Tak więc on wypadł z drogi i on dostał po prostu pod spodem. To, co wam ciągle powtarzam, naprawdę niewiele trzeba, aby korweta poszła na szkodę całkowitą. Przed wami ciekawostka, zlicytowana zdaje się dziś, Audi Q7, bardzo ładny samochód, postanowiłem na chwilę zatrzymać się przy nim, tak abyście mieli punkt odniesienia a propos ceny. Niestety nie mogłem zczytać kodu kreskowego na szybie, tak więc Paweł przepisze wam ten numer i napiszę wam cenę sprzedaży tego samochodu. Bardzo ładny egzemplarz, zobaczcie, szkoda całkowita z uwagi na kolizję od strony kierowcy, drzwi, próg. Wygląda to wszystko słabo, bardzo mocno te drzwi zostały odkształcone. Na szczęście, zobaczcie, trochę tej folii jest na tych drzwiach, tak więc może do środka za dużo nie leci. Tak więc wygląda to jak totalny banan, ale zobaczcie, pod spodem nie wygląda to aż tak tragicznie. Bezdyskusyjnie tutaj ten próg dostał, jest ciśnięty, ale spodziewałem się dużo większego dramatu. Pytanie jeszcze, jak tutaj, w tym miejscu, gdzie są mocowane zawiasy od drzwi. No ale to wszystko już tak naprawdę sprawdzi nowy właściciel tego samochodu. Wydaje mi się to bardzo ładny egzemplarz. Chrysler Pacifica. Właśnie teraz odbywa się licytacja tego samochodu. Słuchajcie, czysty papier, sprzedaje to wypożyczalnia. W trakcie wypożyczenia doszło do szkody z tyłu. Już wam to wszystko pokazuję, tylko dam mu przejechać. Nie będę wychodził przypadkiem na drogę. Tu stoi druga, zaraz również do niej przejdziemy. No i zobaczcie, podczas wypożyczenia doszło do szkody z tyłu. Ktoś po prostu jej wjechał w tyłek. Takie auta nie są naprawiane, od razu idą na aukcję. I uwaga, to ma czysty papier. O takie auta bardzo mocno biją się Amerykanie, ponieważ oni mogą te auta naprawić i tak naprawdę sprzedać jako bezwypadkowe za pełną wartość z książki. Tak więc to jest dosłownie bardzo dobry konsek dla takich małych amerykańskich dealerów, którzy chcą dobrą kasę zarobić. Tak więc na eksport raczej powinniście licytować auta z aktem własności salvage. One są po prostu tańsze. No ale zdarzało mi się też tak, że ktoś celowo chciał kupić clean title, ponieważ nie chciał mieć wpisu o szkodzie całkowitej w Carfaxie. Jeżeli ktoś z was tylko i wyłącznie ma ochotę zapłacić trochę więcej, to są właśnie takie samochody. Tak jak widzicie, sprzedawcą jest wypożyczalnia. Pacifica po liście jest już bardzo dobrze wyposażona. Mnóstwo z nich ma właśnie aktywy tempomat, wszelkiego rodzaju czujniki, kamery, tak aby było bardzo łatwo tym jeździć. Tutaj akurat przed wami stoi zwykła wersja. Została sprzedana za... I zaraz przejdziemy do drugiej sztuki. Ona jest licytowana dosłownie za parę dni, tak więc myślę, że ja zrobię jej zdjęcia. I zobaczcie, samochód jest praktycznie identyczny, jest praktycznie tożsamy, nawet ma identyczny kolor. Z tym, że tym razem zobaczcie sami. O, chyba jest zamknięta, powiem wam, wiecie? Myślałem, że się otworzy. Jest nawet prąd.
Tak jak sami widzicie, tutaj mamy wtyczkę, czyli jest to hybryda plug-in, czyli ponownie 3,6 litra, z tym, że jest tutaj układ hybrydowy, mamy dodatkowy silnik elektryczny. Bardzo mocno ubolewam nad tym, że te Pacyfiki idą na pełną akcyzę z uwagi na silnik 3,6 litra, mimo tego, że jest to hybryda, nie ma żadnych zniżek. Tak więc musicie za ten samochód zapłacić pełną akcyzę, tak więc to jest spory minus. Natomiast spory plus to na pewno spalanie tego samochodu. On dużo mniej pali od tej wersji. Bardzo ważna kwestia, ponieważ też miałem takich klientów, którzy byli zaskoczeni. Słuchajcie, tu jest Pacyfika zwykła, mam na myśli spalinowa, tu jest Pacyfika hybrydowa. I okej. Teraz tutaj, w tej Pacyfice, w podłodze mamy baterię. W drugim rzędzie nie składają się fotele w podłogę. Nie ma czegoś takiego, że podłoga jest płaska. W zwykłej Pacyfice podłoga się składa na płasko. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ miałem klientów, którzy kupili hybrydę i byli zaskoczeni, że wcześniej mieli zwykłą Pacyfikę, mogli składać fotele, a tutaj tych foteli nie mogą składać. Tak więc jeżeli dla Was jest to taki decydujący czynnik, że potrzebujecie mieć taką płaską podłogę w Pacyfice po całości, bo przewozicie jakieś takie duże, płaskie elementy, no to musicie zapomnieć o hybrydzie, raczej iść tutaj w stronę zwykłej Pacyfiki. Taki mały detal, ale być może istotny. To ponownie nie jest szkoda całkowita. Ten samochód będzie licytowany za, zdaje się, 5-6 dni. Tak, widzicie, Fox Rent-A-Car. Tak więc 22 rok Pacyfika hybrydowa. Czysty papier. Zobaczcie, tak jak przyjechała. Nawet mamy tutaj jakieś rejestracje. Illinois. Tak została wyrzucona na licytację. To, co Wam zawsze powtarzam, auta, które jeździły na wypożyczalni, nie mogą mieć na sobie żadnych szkód. Jeżeli cokolwiek się stanie z tym samochodem, on od razu jest wyrzucany na licytację. Nikt tutaj nie dyskutuje. Tak więc ten samochód właśnie poszedł na licytację z uwagi na tę szkodę. Pęknięty okuler, pęknięta lampa. Tak naprawdę zderzak również jest do zmiany. Ta kratka, chrom prawdopodobnie również dostał. Te elementy będzie można przełożyć. Fajnie, maska jest nietknięta, błotnik trzeba by kupić od dealera. Pytanie jeszcze, jak zawieszenie, czy te zawieszenie troszeczkę nie dostało. Widzicie, jak te koło jest skręcone? A te koło ewidentnie wydaje mi się, że troszeczkę bardziej bije do środka, tak więc być może te wahacze zostały wypchnięte tutaj trochę. Mimo wszystko robota jest złota. Według mnie jest to bardzo lekko uszkodzony samochód. Też chciałbym, abyście właśnie kupowali takie Pacyfiki. Zapasówka jest założona, zobaczcie, dodatkowo tutaj mamy wgniotkę. Wydaje mi się, że to jest do naprawy w tym miejscu, te wgniecenie. Natomiast samo w sobie to sporo zejdzie, ale na pewno nie wszystko, ponieważ sami widzicie, że już jest naprawdę grubo tutaj na rancie. Tak więc pomimo tego, że ona się gdzieś tam oparła z przodu, to tutaj coś jeszcze było. Zobaczcie, tutaj ponownie jest teraz zapasówka założona. No i Pacyfika, to co najlepsze, czyli miejsca. Bardzo dużo miejsca jest w tym samochodzie. Wszelkiego rodzaju gadżety, graty, wózki, rowery, hulajnogi, teściową też możecie zabrać. Dla wszystkich tutaj starczy miejsca. Tym razem, tak jak widzicie, edycja z panoramą, z ekranami. Bardzo ładny samochód. Za ile się to sprzeda? No powiem Wam tak, ponownie z uwagi na to, że mamy tutaj czysty papier, będzie na pewno drożej. Co to znaczy? Czemu się nie zamyka? Się zamyka. Okej, okay, bardzo powoli to wszystko działa. No cóż, prawdopodobnie bezpieczeństwo, tak aby dzieciaka nie tłuknęło po głowie. Słuchajcie, za ile to się sprzeda? No cóż, Pacyfiki z czystym papierem tego typu, które mają małą szkodę, mały nalot, gdzieś tam potrafią dochodzić pod 20 tysięcy dolarów. Jeżeli będą jakieś poduszki strzelone, prawdopodobnie nawet 15-16 koła, kupicie taką Pacyfikę z czystym papierem. Gdyby ona miała jeszcze salwycz papiery, no to myślę, że byłoby tak jeszcze z 10-20% taniej. Uciekam z drogi, bo sami widzicie, co tu się dzieje. Po prostu stoję tak akurat na samym rogu. Idziemy do kolejnego samochodu. Przed Wami 2013 rok, Lexus GS350. Postanowiłem się przy nim zatrzymać, ponieważ w Polsce nie ma za dużo tych samochodów. BMW, piątek, F10 jeździ mnóstwo z 13 roku w Polsce, natomiast takiego Lexusa, no powiem Wam szczerze, raczej nie ma tego za dużo na parkingu. Dodatkowo ma napęd na 4 koła, tak więc bardzo duży plus.
Jest Run and Drive, Skoda Undercarriage. Słuchajcie, ponownie nie ma tutaj daty licytacji. Jeżeli szukacie czegoś takiego, możecie sobie sprawdzić ten samochód. Ewentualnie zapraszam do wpłaty depozytu i ja Wam również pomogę z importem czegoś takiego. Przypomnę, z uwagi na to, że jest to Chicago North, tani transport, zaoszczędzamy na tym, że kupujemy w Chicago North. Oczywiście, jeżeli kupimy auto blisko Nowego Jorku, wyślemy z Nowego Jorku. Jeżeli kupimy blisko gdzieś tam na Florydzie, wyślemy z Miami. Jeżeli blisko Teksasu, no to z Teksasu. W ten sposób właśnie omijamy dodatkowe koszty. Powiem Wam szczerze, bardzo ładny samochód. Jak na swoje lata, 10 lat na karku, 91 tysięcy mil przebiegu. Bardzo dobrze się trzyma. Jest oczywiście brudno, jakby go tak umyć, wysprzątać, wyczyścić. Uwierzcie mi, że byłby to bardzo ładny samochód. Coś tutaj odstaje. Widać, że jest ułamany plastik, mocowanie tego słupka. Wygląda na to, że silnik jest jak najbardziej w porządku. Zobaczcie, z żadnych złych, niepokojących objawów. Nawet nie ma check engine'a. Sam odpalił. No po prostu cudowne japońskie auto. Dobra maszyna. Widzicie? Ja kocham BMW, ale naprawdę umiem docenić dobry samochód. To jest dobry samochód. Tak więc jeżeli ktoś z Was szuka czegoś takiego, zapraszam do wpłaty depozytu. Nie ma jeszcze daty licytacji. Kto wie, być może niedługo się pojawi. Lecimy do kolejnego samochodu. Specjalnie przybiegłem tutaj, słuchajcie, najnowsza BMW elektryczna. Bardzo brzydka Skoda. Mocna. Dostała między oczy, tak jak widzicie, centralnie. Tak więc cała destrukcja z przodu i wygląda mi na to, nawet jakby ten samochód wyskoczył z drogi, gdzieś po prostu się podbijał. Bardzo ciekawy, wyjątkowy kolor z najnowszej palety BMW. Mało się tego widuje. No i jest to BMW elektryczne. Zaraz jeszcze najwyżej sprawdzimy, czy to jest aktualne, czy to jest do licytacji. W razie czego Paweł napisze Wam cenę na dole. Ależ to słońce jest już nisko. i4, słabsza wersja 35i, tak jak widzicie, ona wypadła z drogi, zawieszenie również dostało. Może nie będziemy tutaj do niej, nie, słuchajcie, jest zaklejona, niestety nie będę do niej wchodził, ale BMW jak BMW, nic tam w środku tak naprawdę nowego nie ma. Moi drodzy, nie wiem czy widzicie, najnowsza S-klasa już na koparcie. Zaraz podejdziemy, zobaczymy co jej dolega. Prawdopodobnie samochód ponownie nie ma daty licytacji. Nie widzę żadnego kodu kreskowego na szybie. Przyznacie, wygląda fenomenalnie najnowsza S-ka. Wygląd wyglądem, ale jakość wykonania to już nie to samo co kiedyś. Tutaj macie numer, możecie go sobie przypisać. 479-71153. Jak myślicie, o co chodzi? Aha, chodzi o to, co myślałem. Słuchajcie, samochód jest po zalaniu. Widzę, że tutaj mamy nawet jakieś dokumenty od tego, jak był nowy sprzedany. Tak więc nówka kosztowała 130 tysięcy. Bazowy model 114. No i tak jak widzicie, pewne opcje zostały dokupione. Tutaj widzę, został dokupiony pakiet. Dosyć drogi. Jeden stylistyczny, a drugi comfort package. No powiem Wam szczerze, robi jak najbardziej wrażenie, ponieważ jest to nowa generacja, nowa S-ka, ale jeżeli chodzi o materiały wykończenia, oczywiście, że jest to fajny, dobry samochód. Tutaj woda stoi, po prostu widać, że jak kapie woda, to widać, że tutaj normalnie woda stoi. Chodzi mi o to, że te materiały w tym samochodzie już nie są takie jak w tych starych S-kach. Tak więc, czy jest do czego wzdychać? Powiem Wam szczerze, raczej nie. To są auta raczej firmowe. Takie auta, które kupuje się tylko i wyłącznie po to, aby pozbyć się pieniędzy z konta, aby po prostu mniej zapłacić podatku dochodowego. Ja też rozumiem tę sytuację, no bo jak mam sobie kupić S-kę, a oddać darmo zjadom, to wolę kupić sobie S-kę. Tak więc chłopaki, rozumiem Was w 100%. Wisi, tak jak widzicie, na dole. Mogło być tak, że zassało wodę do... Z tej strony widzicie? A nie. Jest otwarty, myślałem, że jest zamknięty. A mogło być tak, że woda została zassana do kanałów. Bywa.
Nie, no bezdyskusyjnie, nawet słyszycie w moim głosie, że jakby mi się podobało, no to ja bym tutaj skakał z radości. No ale tak, kolejne nowe plastikowe auto. Zobaczcie na te wszystkie plastiki, ekrany. Ja nie wiem, może komuś to się podoba, ale ja tęsknię za tymi starymi samochodami, nie wiem czemu. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej S-klasie. Ja wiem, że dla was jest to super fura, ale uwierzcie mi, że gdybyśmy tutaj postawili obok S-klasę, która ma załóżmy 15 lat i porównali materiały wykończenia w środku, no to ta klasa, S-klasa nowa mogłaby się wstydzić. Idziemy do kolejnego. Wybaczcie mi, że tak po prostu byle jak, ale znowu wychwyciłem ciekawy samochód na końcu rzędu i specjalnie do niego teraz idę. BMW, wygląda mi to na tego Boberka i X-a. I chyba nawet bez koła, bo jakieś takie przechylone na stronę kierowcy. Kurczę, 1% baterii, słuchajcie, szybko zmienię baterię i jeszcze nakręcimy sobie tego iX-a. Okej, jesteśmy z powrotem. Ostatnie minuty chyba na koparcie. Przed wami elektryczne BMW iX. Wiem, nie każdemu może się podobać. Nie każdy może lubić specyfikę elektrycznych samochodów, ale słuchajcie, ja muszę być otwarty na motoryzację. Ja nie mam zamkniętej głowy. Wiem, że część z was bardzo mocno hejtuje elektryki. Ja przechodzę obok tego gdzieś tam obojętnie i jak najbardziej jestem, że tak powiem, otwarty na różne propozycje. Próbuję, jeżdżę, dotykam, sprawdzam, ostatecznie sam wyciągam wnioski. To również wam polecam, bo wiem, że jest nagonka na auta elektryczne, natomiast większość z was, jeżeli wsiadałby do takiego samochodu, by się nim przejechała, no to byście zmienili zdanie. Wielu z was nie siedziało nawet w takim samochodzie, a wypowiadacie się na temat tych samochodów. Tak więc spokojnie, ostrożnie. 2024 rok produkcji State Farm, zobaczcie, praktycznie nowy samochód. Nie ma jeszcze tutaj daty licytacji, tak więc ciekawy kąsek. Domyślam się, że w polskim salonie takie BMW kosztuje krocie, jest naprawdę drogie. Jeżeli macie ochotę ze mną coś takiego kupić, na koparcie zapraszam, pomogę. Jeszcze tylko upewnijmy się, co to jest za wersja. O, jest to mocna wersja, zobaczcie, jest to 50, czyli mamy tutaj większe baterie. Ten wydech to raczej nie jest od tego samochodu. Jakieś resztki, zobaczcie, od innego. Zastanawiam się, czy będziemy mogli tutaj do tego samochodu w jakiś sposób wejść. O, zobaczcie, nie jest tak źle. No, powiem wam szczerze, czuć pieniądz. Dziwnie to wszystko wygląda, powiem wam szczerze, jakoś tak nie jestem zwolennikiem kształtu tych tapicerek, to wygląda jak jakiś taki tapczan, natomiast w tą stronę właśnie idziemy. 8000 mil przebiegu, najnowszy system BMW, zobaczcie ekran po całości. Wiele osób w tym systemie gdzieś tam narzeka, że byli przyzwyczajeni do takich fizycznych przycisków typu grzanie, wentylowanie foteli i tak dalej. Teraz to wszystko trzeba gdzieś tam przeklikać. Złośliwi z drugiej strony mówią: ej, ale przecież możesz powiedzieć: hej BMW, tak? Włącz moje fotele. No i BMW włącza fotele, tylko że od razu najmocniej. A jeżeli macie ochotę tak naprawdę, żeby te fotele tylko troszeczkę się grzały, powiedzmy jedną kreseczkę z trzech, no to musicie właśnie klikać już tam w te ekrany, palcuje się to wszystko, zresztą sami widzicie ustawienia temperatury, no trzeba się do tego wszystkiego na pewno przyzwyczaić. Zobaczcie, ta szyba bardzo gruba, jest cała, nie pękła, natomiast ta tutaj malutka puściła, lusterko zostało wepchnięte do środka. Wiem, że auto jest specyficzne, nie dla każdego może się podobać, ale według mnie musimy również zrobić miejsce dla takich samochodów na naszych parkingach. Czy chcemy, czy tego nie chcemy, w tą stronę również zmierza nasza przyszłość. Zrobię parę zdjęć, wyślę do osób zainteresowanych, zobaczymy, co z tego będzie. Aha, jeszcze jedna sprawa. Przed chwilą zrobiłem zdjęcia, zrobiłem też zdjęcia tabliczki znamionowej. No i to, co wam mówię, akt własności 2024. I zobaczcie tutaj 0623. No i nie wiem, czy widzicie. Tak więc bierzcie pod uwagę fakt, jak kupujecie te samochody, że nie można już kupować tych samochodów bardzo mocno połamanych. Natomiast ten egzemplarz wygląda na to, że jest jeszcze w porządku do naprawy. Ford Explorer Limited 2.3 EcoBoost, tak jak widzicie, rozebrany z przodu. Mam sporo tych esteków w ofercie sprzedaży. Naprawione, uszkodzone w trakcie transportu.
Części również do nich mam, tak więc jeżeli macie ochotę ode mnie kupić Explorera, zapraszam do kontaktu, jak najbardziej pomogę. Nie ściągam tych 2-3 litra Limited, raczej jak biorę to tylko albo hybrydy, albo STK. Hybryd z kolei jest bardzo mało i uwaga, te hybrydy są troszeczkę inne niż z polskiego salonu, bo nie wiem czy widzieliście, hybrydy są w Polsce 3 litrowe na turbo, a tutaj z kolei są hybrydy 3,3 litra, chyba wolno ssące. 21 rok, Limited, to co wam mówiłem, wygląda na to, że tylko i wyłącznie z przodu jest dziabnięty, bardzo ładny samochód. To samo w temacie Jeepa, co wcześniej mówiliśmy, ogromny postęp technologiczny względem poprzedniej generacji. Boczek drzwi został zdjęty, no ale co tutaj zostało wrzucone do środka. Bezdyskusyjnie te moje Explorery, które mam gdzieś tam na ofercie sprzedaży, są dużo ładniejsze. No, STK jest 400-konny, duże koła, inny grill, pewne bajery. Bardzo dobrze się prezentuje. Niedługo zamykają Kopart. Prawdopodobnie będę musiał tutaj jeszcze wrócić, dlatego nie będę się z wami żegnał na 2023 rok. Spodziewam się, że nie jest to ostatni odcinek. Chciałbym tutaj jeszcze przyjść, coś pooglądać. Słuchajcie, prosiłem również o wyciągnięcie tej Pacyfiki. Licytacja ponownie za parę dni. Nie jest to zwykła Pacyfika, tylko ponownie jest to auto przerobione pod osoby niepełnosprawne. Słuchajcie, wypłacili szkodę całkowitą na pułapie 70 tysięcy dolarów. Wyobrażacie sobie? Tak. Są to bardzo drogie auta. Te, które są przerobione właśnie pod osoby niepełnosprawne, są to bardzo drogie samochody. Wygląda na to, że ktoś uderzył Pacyfikę w tył, wręcz wjechał pod spód. Nie wiem, czy widzicie, jak pofalowało się tutaj poszycie. Jeżeli tak pofalowało się poszycie, to pewnie wzmocnienia również pod spodem dostały. O wow, z drugiej strony również ona się złamała. No to powiem wam szczerze, to jest gruba robota. Naprawdę, jeżeli chodzi o blacharza, tutaj sporo będzie się działo. Chyba nie ma prądu, ponieważ to samo powinno się otworzyć. Ponownie, słuchajcie, to co wam mówiłem. Widzicie? Rozbierali auto, zaglądali, patrzyli, gdzie to się to wszystko połamało. No i to, co ponownie wam mówiłem, to powinno elektrycznie oczywiście wyjeżdżać, tak aby umożliwić osobie wejście do środka. Nie ma panoramy, z drugiej strony mamy ekrany. Wejdźmy tutaj od strony kierowcy. Zobaczcie, widzicie? Prawdopodobnie te drzwi zostały nawet tutaj przepchnięte i oparły się od drzwi kierowcy. Tak więc tam naprawdę siedzi. No i dodatkowo, nie wiem czy widzicie, to koło jest również przesunięte. Tak więc ta szkoda jest naprawdę mocna. Jest jeden kluczyk. Ciekawe, bardzo ładne auto. Porobię parę zdjęć, słuchajcie, na szybkości. Wiem, że jest późno. Nie chcę tutaj tak naprawdę zbyt długo siedzieć, aby mnie zaraz nie rozjechali, jak się ciemno zrobi. Tak więc sami widzicie, że są tutaj również takie ładne auta, jak Pacyfiki, przerobione pod osoby niepełnosprawne. Super, super, super. Robię zdjęcia i lecimy dalej. Licytacja tego samochodu już za parę dni. Nie chcę ich drażnić, ale zobaczcie, tutaj na początku kolejnego rzędu stoi taka X3. Dostała centralnie między oczy jakiś znak, latarnia, słup, coś w tym stylu. Szkoda, wygląda bardzo brzydko, ale to jest złudne. Ja naprawiałem wiele takich samochodów i wbrew pozorom jest to najlepsze uderzenie. Tak więc jeżeli widzicie coś takiego na aukcji i belka, uwaga, jest nierozerwana, to znaczy, że jest to całkiem obiecujący znak. Ten samochód nie ma jeszcze do tej licytacji, będzie licytowany dopiero niedługo, w razie czego możecie sobie przepisać ten numer z szyby. Praktycznie zachód słońca, a tutaj zobaczcie najnowszy Lexus LS. I tak można chodzić i chodzić i tak naprawdę zabraknie wam dnia, tygodnia i miesiąca, żeby to wszystko zwiedzić. Ponownie auto bez daty, bardzo ładne. Niewiele tego jeździ po Polsce, tak więc jeżeli macie ochotę się wyróżnić, no to taki właśnie Lexus robi jak najbardziej robotę. Numer macie na szybie, możecie przepisać. 7809-1603. A my lecimy dalej, raczej już w stronę wyjścia. Co ja tutaj wypatrzyłem, słuchajcie, idę i tak patrzę. Dobrze widzę? Chyba dobrze. Podejdziemy. Co my tutaj mamy? Stara siódemka, tylko jak to wylądowało na Koparcie, no to powiem wam szczerze, mam takie mieszane uczucia. 89 rok, 750 i L. 89 rok. Nie jest to najgorszy stan tego samochodu. Widywałem dużo gorsze. To wszystko trzeba by wyczyścić, odlakierować i ta skóra wbrew pozorom nie wyglądałaby najgorzej. No nie ma żadnego prądu, nie ma żadnych złych zapachów. Zobaczcie, jaka technologia w tamtych czasach.
Może jeszcze nie jest taka najgorsza, chociaż trzeba by ją zobaczyć pod spodem. Tylko widzicie to? No cóż, cóż mogę powiedzieć? Coś tu musiało pewnie być wcześniej. Bardzo fajne samochody. Natomiast ten egzemplarz raczej już ma najlepsze lata za sobą. Dzisiaj na aukcji szła bardzo ładna 540, no słuchajcie, 90 chyba 4, 5 rok produkcji, powinie w manualu, była bez dokumentów, bez aktu własności, poszła powyżej dychy. Sam planowałem licytować, no ale powyżej dychy, no to powiem Wam szczerze, tutaj kupujemy takie auta całe, bezwypadkowe za 15 tysięcy dolarów. Od kogoś spod domu, mam na myśli 540 w manualu, tak więc bez sensu było mi się klepać na aukcji za auto bez dokumentów w takich kwotach. Właśnie patrzę, trwa załadunek, pick-upik pojechał do roboty. Te pick-upy, powiem Wam szczerze, można trafić naprawdę fajnie, bo niektóre miały dokupiony silnik 5-litrowy i pewne modyfikacje były robione, między innymi właśnie kompresor, i mieliście super auto do pracy. Pick-upa z długą paką, a pod spodem 700 koni. Tak więc są takie fajne pick-upy. Słuchajcie, pominąłem ten samochód. Jest to bardzo fajny egzemplarz Edge wersji SL, tak jak widzicie już po lifcie. Dlaczego chciałem go Wam pokazać? Większość musi mieć tylko i wyłącznie STK, tylko i wyłącznie Titanium. Nie za bardzo patrzycie na te pośrednie wersje wyposażenia. I dzięki temu te auta idą w naprawdę atrakcyjnych pieniądzach. Słuchajcie, odbyła się licytacja tego samochodu. Nie chcę Wam skłamać, ale była naprawdę korzystna cena. Paweł Wam wrzuci gdzieś tutaj to pod spodem. Czy opłaca kupować się mocno uszkodzone Edge, jeżeli całego można kupić w takiej cenie? No powiem Wam szczerze, trzeba próbować, trzeba składać oferty. Będziemy kończyć na dzisiaj. Z Wami byłem ja, czyli Krzysztof, Turbo Auta z USA. Fajnie, że byliście ze mną w kolejnym grudniowym odcinku. Dziękuję Wam za ten wspólnie spędzony czas. No i przypomnę Wam o subach, o lajkach, o komentarzach. Oczywiście, jeżeli macie ochotę kupić auto, zadzwońcie, pomożemy. Dostarczymy pod dom. No i odprawimy również. Wszystko jest na naszej głowie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!